Niezwykłe zmiany podwórko Gienka i Andrzeja w zupełnie nowym wydaniu. Gienek i Andrzej, dwaj rolnicy z Podlasia, postanowili przeobrazić swoje podwórko w prawdziwy klejnot. Po długich latach zmagania się z błotem, podjęli decyzję o gruntownej modernizacji. Teraz, gdy prace zbliżają się do końca. Efekty ich wysiłku są naprawdę imponujące, kropka przez lata. Błoto na posesji bywało uciążliwym problemem dla Gienka i Andrzeja, a nawet dla gości, którzy musieli się wspierać na ramieniu, by nie utonąć w szlamie. Andrzej obiecywał, że upora się z tym problemem, ale najpierw postanowił zainwestować w coś bardziej pilnego nową łazienkę, która stała się prawdziwym luksusem dla rodziny. Jednak po udanej realizacji tego projektu Nadszedł czas na transformację podwórka i domu. Kropka prace rozpoczęły się od gruntownego sprzątania, a następnie przeszły do remontu domu. Nowe okna, malowanie elewacji oraz dobudówka, która powiększyła przestrzeń o jeden pokój to tylko niektóre z wykonanych zmian. Ale to nie koniec. Podwórko zostało wyłożone betonem, a przed domem układana jest elegancka kostka brukowa. Jarek, będący podczas budowy ręką na pulsie, z dumą prezentuje efekty wielkich zmian, które zachwycają fanów rolników. Fanatycy nie szczędzą słów uznania, widząc jak gospodarstwo przekształciło się w oazę elegancji i porządku. Jednak jedna z nich postanowiła podzielić się również radą, przekonana, że Jarek może być świetnym przykładem dla Andrzeja, inspirując go do dbałości o nową, piękną przestrzeń. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.